Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Denis Lee, kierownik projektu inwestycji Olefinę 3. Dzień dobry. My name is Lee. Great to Język koreański jest dla nas trudny. A jak to jest z językiem polskim dla Was? Czy zna Pan jakieś polskie słowa? Tak, mam trochę polskich słów. Jak the Korean uh, nie jest when językiem. Kiedy przyjechałem do Polski, o Polish language also is not easy, but some of language I I just learned, but I have to learn more. A jakie słowa pierwsze się pan nauczył? Jakich słów pierwszych? Uh, like dzień dobry, uh, dziękuję. Co pomyślał pan, gdy dowiedział się, że będzie pracował właśnie w Polsce? Czy w ogóle znał pan kraj? Cokolwiek wiedział o Polsce? Okay, Poland, uh, actually there uh, I was visiting Poland four years ago for the business trip to make some uh, our new business. So uh, at the time when I just arrived at Poland, Warsaw and Polsk, I'm so impressed. So it's very calm and very clean and very quiet <laughs> the city. It was very good impression to me. Czy miał pan okazję próbować dań w restauracjach serwujących kuchnię koreańską i czy naprawdę ona jest koreańska? Yes, recently uh, I heard that the Korean food is very famous in Europe, in Poland also. Uh, uh, in Warsaw there are four, five Korean restaurants there and uh, one. Korean restaurant works in Pozsko, but it was disappeared. But uh they provide uh, some Korean food, maybe 80% more than 80% is similar with Korea. Please try it. Uh, czym jest kimchi? Czy z takich produktów, które są dostępne w polskich sklepach, możemy je przygotować? Yes, to almost uh, food, food material for food. Kimchi is available in Polish. So vegetable and so on, but some of the maybe the ten percent we have to prepare something some, some special the uh, food material. So that's why I I, I think we, we can make a kimchi here, almost eighty percent similar with the Korean. Yeah. A co pan about Polish cuisine. What there any dishes that For the uh, Polish food, I like.

As I know, the 13, the 13, the Friday 13, is comes from the, some kind of movie. That was, uh, uh, it was uh, originated from the movie. And in Korean, number four, usually the, this number four is a uh, same pronunciation with the old Chinese letter. Uh, number four is the same pronunciation with the Thai. That's why it was uh, uh, that, that number, they, uh, usually uh, somebody is uh, avoiding that is the reason. 15 sierpnia jest to dzień wolny od pracy w Polsce jest to między innymi dzień wojska święto wojska polskiego natomiast w Korei jest to dzień wyzwolenia uh, Korei Południowej czy zamierza pan ten dzień spędzić w jakiś wyjątkowy sposób Okay well, if we, if I were in Korea the 18 of August very big holiday in Korea Did, As you explained, it is a memorial day from the independent day from the Japanese colony. That's why it is very big day. But unfortunately, we, uh, my colleague also, my Korean colleague in Portugal, so we have a, a very big duty in Poland. That's why this year we cannot enjoy the holiday. Czy miał w takim razie Pan w ogóle czas, żeby zwiedzić Polskę, Płock? I co panu najbardziej podoba się w naszym kraju i w naszym mieście? Okay, the, when I first uh, visited Poland, uh, unfortunately, until now I'm so busy to visit just to Warsaw and Poznań and uh, Szczecin only. But uh, during my stay, I would like to go to the city near the lake and Gdańsk and Kraków and Jakończe. There is at least at that cities. I have to go. Uh, a czym dokładnie zajmuje się pan na inwestycji olefiny 3? Uh, I'm in charge of the project manager entire the project from EPC. Uh, a jak przebiega współpraca z pana polskimi kolegami? Jaka jest różnica w kulturze pracy pomiędzy Koreą a Polską? Okay, the, uh, when I compare with uh, Polish people with other countries, is Polish people is very kind and cooperative, so that's why. Uh I at first we when I come to the Polish and um beat the uh, Polish people i'm so surprised that they are so kind and so cooperating, i i i it is a very good point for a contract to execute this projekt. Bardzo dziękuję panu za przyjęcie naszego zaproszenia i za rozmowę oczywiście. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Denis Lee.